Koło mody Insta Talk Show, mój nowy projekt. Będziemy komentować wydarzenia ze świata mody w Polsce i za granicą. Będziemy się łączyć raz w miesiącu z moimi szanownymi komentatorami. Dzisiaj moimi gośćmi są Karla Gruszecka, Dzień dobry, dyrektor Mody Vogue Polska. Agnieszka Ścibior Stylistka i dyrektor artystyczny. Kreatywna. oraz rodzynek Michał Zaczyński. Dziennikarz niezależny. Kochani, no mieliśmy nie rozmawiać o pandemii, tak przynajmniej Michał mnie tutaj pouczał, żebyśmy nie rozmawiali o pandemii, ale jakżeż można o tej pandemii nie rozmawiać, a w zasadzie o skutkach, które ona nam przyniosła również w świecie mody. Jakie wy macie wnioski po tych 3 miesiącach siedzenia w domu, ale też pracy oczywiście, no bo nie siedzieliśmy z założonymi tutaj rękami. Ja mam wrażenie, to może no tak ode mnie zaczynamy, że będzie lepiej. W sensie, że z każdego kryzysu wychodzi się mocniejszym, silniejszym. Nie wiem, moda moim zdaniem pędziła tak szybko, tych pokazów, kolekcji było tyle w roku, że no my jako redaktorzy, styliści uczestniczący w różnego rodzaju wydarzeniach i obserwując nawet to z boku czy na Fashion Weekach, był tego duży przesyt. Myślę, że projektanci sami wyrabiali na zakrętach. No i teraz wzięli wszyscy głęboki oddech. Po kolei projektanci, o tym zaraz będziemy rozmawiali, kto co robi za granicą i do jakich refleksji bardzo szybko już doszli. Co, wiadomo, że teraz Londyn jest online, haute couture się nie odbywa. Wrzesień najprawdopodobniej będzie odwołany. Pokazy we wrześniu, wszystko jest przeniesione do sieci, czyli można powiedzieć, że jest częściowo odwołane. Zmniejszone są kolekcje. Co jeszcze z takich ciekawostek? Tak naprawdę w tym momencie powinny być premiery wszystkich kolekcji i kampanii. Nie ma tych kampanii jeszcze. No właśnie, słuchajcie, wy pracujecie w prasie przy pokazach mody, przy sesjach, robicie stylizację, ale tak naprawdę chyba jak to było, Agnieszka, przez ten cały czas pandemii, czy były te sesje zdjęciowe, pracowaliście, czy nie? No, ja muszę powiedzieć, że zrobiłam ze 3-4 sesje mody, co jest dosyć małą chyba ilością, jeśli wziąć pod uwagę, że to były 3 miesiące już w tej chwili. Natomiast no, zupełnie zniknęły wszystkie pokazy, wszystkie duże eventy. No, dużo też takich projektów, których mi bardzo żal, bo one były bardzo artystyczne i miały jakiś tam duży rozmach. Słuchajcie, no w tej chwili trwa, bo do 16, czyli do dzisiaj, London Fashion Week, który był szumnie zapowiadany jako digital. Mnie osobiście się to nie podobało, nie było tam nic nowatorskiego, było to smutne. Agnieszka, jednym z Twoich tematów, który Ty zaproponowałaś, było właśnie omówienie London Fashion Week. Jedna pozytywna rzecz. Jedna pozytywna rzecz. Mi się podoba, że jest jakieś poszukiwanie jednak nowych wartości i ja myślę, że te nowe wartości w tym kryzysie się też stworzą. Tak trochę było po tym kryzysie, który był w 2008 roku, prawda? No to jednak to przewartościowało branżę, zupełnie pojawił się ten nowy trend minimalizmu i po tym pojawiły się też marki, które miały taki bezpośredni kontakt z klientem, takie, które kontaktowały się za pomocą Instagrama, zbudowały swoją pozycję, takie zupełnie nowe rozdanie I i jakby, komunikacja się zmieniła też, tak, prawda? zmieniła się komunikacja, ale też z tych takich, z tej takiej wielkiej dominanty głównych marek, to co się wtedy wydarzyło, to pojawili się nowi gracze, a myślę, że wbrew pozorom ta sytuacja, ona jest tak samo trudna dla dużych domów mody i dla małych projektantów. Trochę wszyscy stają przed podobnym wyzwaniem. I ja myślę, że to może oznaczać wpuszczenie wielu nowych marek na rynek. Tak, ale też dzisiaj dom mody C.S. Marzę z Nowego Jorku ogłosił upadłość, więc jeszcze pół roku temu Filip Dentel robił wywiad i mieli się świetnie, bardzo dobrze się zapowiadali. Jest to marka, dom mody, który dostawał nagrody i był taką nadzieją, jeżeli chodzi o Nowy Jork, a w tym momencie no, dzisiaj ogłosili upadłość, więc no, nie jest to dobra prognoza, ale to, co Agnieszka mówi. Ale warto też pamiętać o jednym, że jeżeli ktoś uczestniczył przez ostatnich kilka lat w Fashion Weekach i jakby czy czynnie, czy nawet nieczynnie, w sensie nie musiał tam być,
widać było pewnego rodzaju tendencje, że Nowy Jork już jakby upadał i to coraz mniej fajnych rzeczy się tam działo. Londyn to tak naprawdę dwie marki czy trzy, nawet Victoria Beckham się stamtąd przeniosła, no jakby J.W. Anderson i Burberry, ale wszystko inne było takie troszeczkę nakręcane tylko i wyłącznie po to, żeby tam się działo, a summa summarum i tak potem prezentacje tych marek były w Paryżu, więc mam wrażenie, że teraz właśnie wszystko się zbije w jeden czas, nawet jak już będzie można robić te pokazy, prezentacje i ludzie będą mogli się w jakiś tam sposób gromadzić i spotykać, to mam takie poczucie, że to nie będą cztery miasta, czy tam sześć miast, jak jeszcze wcześniej Kopenhaga, czy inne ośrodki, w których się działy tego typu eventy, tylko załóżmy, nie wiem, będzie to 10 dni w Paryżu i będzie to zupełnie inaczej podzielone. Mam takie poczucie, że... Ja mam tylko poczucie, że Paryż nigdy nie był taki bardzo do przodu, jeśli chodzi o technologię, a wydaje mi się, że ta technologia teraz będzie rządzić. To prawda. Więc być może pojawi się tu zupełnie... Jeszcze inne miasto. Ale w rozmowie, zresztą Agnieszka, ty uczestniczyłaś w tej rozmowie z naszym drogim kolegą Waldkiem Szymkowiakiem, reżyserem pokazów na świecie, który pracuje i w Londynie, i w Paryżu, i w Mediolanie, mówił, że projektanci wcale nie są tacy chętni na te sytuacje digital, że niektórzy rezygnowali z udziału w Fashion Weeku londyńskiego, bo oni się nie chcieli się prezentować w ten sposób. Ale ja się wcale nie dziwię, bo to jest dla mnie pokaz mody, to jest... zwieńczenie pracy. Ale nie, to jest w ogóle tak jak sztuka w teatrze, to jest jak koncert. No, ludzie oglądają koncerty na YouTubie albo, nie wiem, teatr telewizji, no i to jest super, może sobie to obejrzeć w kanapie, na kanapie w domu. Natomiast uczestniczenie na żywo i nie wiem, wszystko to, co się dzieje przed, bardzo się udziela i uważam, że to jest mega ekscytujące i bez dwóch zdań dla mnie w ogóle pokazy powinny być jakby ograniczone, może nie na taką skalę i tak dalej, natomiast to jest coś niesamowitego i tak, to, czy się dzieje w Polsce, czy się dzieje to za granicą, to nie ma co o tym mówić. Mówi się, że to jest bardzo branżowe, że jest elitarne, nie każdy ma do tego dostęp, teraz w internecie każdy się będzie mógł zalogować. Super, ale jednak pomimo wszystko, to jakby z Agnieszką możemy powiedzieć, że no właśnie, to są wrażenia, które się pamięta do końca tak, życia. Ja jestem zawiedziona tym londyńskim Fashion Weekiem, tym digital, który właśnie się kończy. Natomiast jedna pozytywna rzecz i to był temat, który Agnieszka zaproponowała, czyli unisex gender. No, ja się tylko chciałam do tego Londynu wrócić, bo ja myślę, że ja bym nie przekreślała tak zupełnie tej obecności online'owej różnych marek, bo oczywiście pokaz super wydarzenie, super przeżycie i też trochę na pokazie się jest po to, żeby oglądać, ale żeby być oglądanym, to wiadomo, bardzo, bardzo dużo elementów i to jest na pewno taka sprawa, ale myślę, że jeśli marki będą lepiej przygotowane do tej obecności online i będą w stanie wyprodukować content, który jest ciekawy, który budzi emocje, no to myślę, że też może się okazać, że to jest bardzo dobre medium. Bo na razie problem jest taki, że no jakby film, tak? Film może powodować duże emocje i wzbudzać te emocje i to jest to medium. I teraz trochę jest tak, że moda, oczywiście były jakieś pierwsze filmy modowe, znaczy nie pierwsze filmy, no tam niektóre platformy istnieją od dawna i sobie egzystują, ale to nie jest na taką skalę. To nie jest takie przedsięwzięcie i to trochę nigdy nie było czymś, co miało zastąpić pokaz mody, czyli tą taką najważniejszą prezentację marki, tylko czymś, co było jakimś tam obok. Dodatkowym obok. A myślę, że to jest kwestia znalezienia jakiejś ciekawej formy na to, jakichś rozwiązań. No to też powiedzieliśmy, że na razie trochę nikt nie wie, jak to zrobić, żeby to było czymś innym niż po prostu filmem sesji, czy modowym filmem. Czy bez dwóch zdań to będzie pobudzenie kreatywności. I teraz nawet już to widać, że jest wpłynęło to po prostu na kreatywność wszystkich marek i wszyscy wchodzą na wyżynę. Tak, oddam, Michał Zaczyński, prosiłam Państwa o dyscyplinę, dlatego że forma jest dość skomplikowana i ja muszę tutaj tym zawiadywać, ale widzę, że towarzystwo bardzo sobie to wzięło do serca, więc Michał Zaczyński. Ale Pani mówiąc na komicie, więc ja tylko może uzupełniłbym, że wiesz, istotne jest w ogóle jakiś element ekscytacji w tych pokazach. Tak. I tego zabrakło na pewno w tym londyńskim tygodniu mody i jasne, że to wymaga dopracowania formuły. Nie wiemy na ile wynika... Znalezienia może. Nie wiemy na ile to wynika w ogóle z tego, że ktoś jeszcze nie zdążył tej formuły znaleźć albo wpadł na zły pomysł, ile po prostu na to, że Wielka Brytania w ogóle jest cofnięta. Oni dzisiaj tworzyli czy wczoraj sklepy na przykład. Czy oni są jakby w tyle za nami, jeśli chodzi w ogóle o te wszystkie... Tak, że dwie osoby mogą się spotykać nadal. Na przykład, nie? I też... Ale myślisz, że ma to związek? Jedno z drugim? Bo ja mam wrażenie, że i w ogóle Fashion Week że trochę czymś innym ludzie teraz żyją, nie? A, okay, w czasach zupełnie jakby specyficznych. I na przykład
nie wiem, rzuciłem się jak małpa na ananasy do tych wszystkich gazet i portali. Najpierw sprawdzam te wszystkie męskie, Squire, GQ i tak dalej. Nie ma nic o tym londyńskim tygodniu mody. Potem wchodzę na wszystkie tytuły od Guardiana Independent po Vogue brytyjski. Tak. Wszystko, nie ma. Nie ma, wiem, wszystko nic. Przeszło niezauważone. Tak, New York Times się... tylko napisał, czego się dowiedzieliśmy o digitalowym tygodniu mody. Czy się udał? Odpowiedź nie. No więc tak, wiesz, więc nie udało się wykreować tego, ale to jest kwestia czasu, no. Nie wierzę w to, że te pokazy w ogóle zostaną odwołane na zawsze. Ja też może jakoś się zmienią, ale to no nie po to jest się projektantem i się haruje tyle, żeby raz na jakiś czas nie mieć po prostu tej przyjemności, że się upłonisz, nie? No ale też może się okazać, że trochę te pokazy są jak płyty winylowe, wiesz. Są rarytasem, są wielbiciele, ale tak naprawdę no, już nikt tak... To są kolekcjonerskie przedmioty. I może ten pokaz też się okazać, że to jest coś, co robi, nie wiem, 10 firm na świecie. No, ale może tak być. No i akurat na płyty wydaje połowę swoich pieniędzy winylowe, więc tutaj bardzo ładnie trafiłaś. Ale to... Tak, no to może wrócić do takich czasów jak Dior, jak tak. Stare historie w hotelach, tak, te klientki i modelki z numerami tak przechodzą. Ale to nie jest piękne. Dla mnie też jest niesamowite to, że ma być ograniczona liczba sylwetek i to mówi dużo projektantów, że no. To się okazuje, że tak naprawdę dużo było robionych tylko i wyłącznie pod pokaz, a teraz też, i to tak w Londynie było, że można kupić od razu sylwetkę, bajerzy mogą ją zamówić. Ja więc się tak obawiam, że najbardziej ograniczona zostanie liczba gości na tych to prawda, to prawda. No, może tak być. Słuchajcie, a czy nie jest tak, że no, wiele marek ogłosiło Gucci między innymi, Armani, że nie będzie sezonowości, że nie będzie podziału tam na te pre-fall, na tych wiele różnych pokazów, że nie będzie już tego 6 w roku, tylko będą 2. I czy to nie jest też taki chwyt, słuchajcie, marketingowy, że tak jak w Hermesie, że czekasz na tę torebkę Birkin ileś lat i tutaj też tak będzie, że ludzie będą po prostu czekać na to i że będzie ograniczona ilość gości i że, no, że nie będzie tego dużo, więc w związku z tym to się wszystko skurczy. No i będzie sanie włączone na to. No to jest troszeczkę zabieg PR-owy, bo dostaliśmy dzisiaj wczoraj informację, że jest nowa kampania akcesoriów Gucci, które są gender, są dla chłopaków i dla dziewczyn, twarzą tego jest Jane Fonda. Jest kampania, która jest zrobiona w jakimś takim domku na drzewie, generalnie każdy może też sobie zrobić w tym domku. Myślę, że może pokazów będzie mniej, natomiast akcesoria i takie rzeczy ultra użyteczne i w ogóle moda idzie w tym kierunku, że będzie bardzo użyteczna i wygodna i taka pod człowieka. I super. I teraz wróćmy do zagadnienia Agnieszki, bo tu Karla powiedziała o tych torebkach gender, które mają być i dla dziewczyn, i dla chłopaków. No i to też bardzo mocno się wybijało tutaj na tym London Fashion Week, tak, ten unisex gender. Bo kolekcje były połączone. Tak, bo były połączone kolekcje, ale myślę, że to, jeśli bym miała szukać jakichś takich rzeczy, w których moda może wnieść jakiś fajny... coś do kultury w ogóle, to wydaje mi się, że to szukanie takiego, raz, że ekologiczne podejście, dwa, że właśnie taką dywersyfikację, pokazywanie naprawdę, większą inkluzywność tej mody, to mogłoby być fajne i może to jest jednym z przejawów, że moda się otwiera i postanawia już nie kategoryzować, nie układać tego w te rozmiary. No, też marka Ariany, nie która pędzić. Na początku była tylko dla kobiet i tak była komunikowana, okazuje się, że się bardziej otwiera i one też będą i dla mężczyzn, dla kobiet i właśnie dla każdego, kto chce to nosić. Zresztą popatrzmy, Michał, za trójka jesteśmy ubrani dzisiaj. Jesteśmy bardzo do siebie podobnie wyglądamy. Myślę, te same kolory w różnych kombinacjach. Ania to mówiła o naszej trójce. Wszyscy z marynarki, mankiety, nie? No ja nie mam szpilek tylko. Ja też nie. Ale no, więc to się Aga wyróżnia się odrobinę, ale poza wszystko ale można by... ale tak. Poza tym ja mam w swojej szafie bardzo dużo męskich garników. A ja też się wymieniam z chłopakiem. Słuchajcie, no Michał Zaczyński, skoro jesteś już przy głosie, Dries Van Noten i domy towarowe, pomysł, żeby zmienić dostawy, żeby w ogóle... Słuchajcie, no bo to... Może ja tutaj przeciągnę sznurkiem swoją stronę. A mówiłeś, się nie zdążyłaś przygotować. Ty kokietko. No. Słuchajcie, bo już dochodziło do takiej paranoi, to bardzo mocno Luisa Wierema akurat promowała, że oni jako pierwsi, w ogóle pierwsi przed wszystkimi fashion weekami pokazywali wszystkie najświeższe trendy i to się działo już, te słynne ich imprezy Firenze Forever były pod koniec stycznia.
jeszcze przed wszystkimi Fashion Weekami, połowa maja, w zasadzie czasami początek, to już były obniżki, koniec maja już wchodziły kolejne. Z tego było po prostu jakieś wariactwo. Totalne wariactwo i szaleństwo. A teraz właśnie, co proponuje Dries Van Noten? No i cała świta, bo i projektanci mniejszego kalibru, i Missoni, czy większego, ale niezależni, właściwie wszyscy czy niezależni, oraz domy towarowe niektóre, jak Safiches na przykład, żeby kolekcje były dłużej sprzedawane w pierwszej cenie, przedsiębiorstwo było mało i żeby zlikwidować wszystkie te rzeczy, na których opiera się raz handel i dwa konsumpcje de facto na świecie, czyli cyber poniedziałek, czarny piątek, te wszystkie wyprzedaże przed świętami. Bo kiedy się w ogóle zaczęły wyprzedaże jeszcze przed Nowym Rokiem, przed Bożym Narodzeniem? To jest 2009 rok, kiedy właśnie był kryzys. W 2008 był ten wielki kryzys i w 2008 jesienią zaczęło się tak, że w listopadzie oni sprzedali wszystko za 70%, wszystkie duże domy towarowe amerykańskie. Więc ja się boję, że to... Deklaracje deklaracjami, ale jeśli będzie duży kryzys i podobny do tego, który był wtedy i bardzo dużo ludzi straci pracę, to myślę, że to może. No ale teraz widzimy, co się dzieje. Matches Fashion, My Teresa, wszyscy mają minus 50 i to są kolekcje, które tak naprawdę z racji tego, że teraz pogoda jest taka, jaka jest wszędzie, może być podobna, jest to takie lato w kratkę, to nie ma już czegoś takiego jak sezonowość, jeżeli chodzi o, nie wiem, o płaszcz czy o buty, bo można w tym chodzić cały rok. Więc można kupić rzecz, która miesiąc temu jeszcze była w pełnej cenie, w tym momencie jest minus 50, za tydzień będzie minus 70. A nie będzie Fashion Weeka w wrześniu. Więc... A co będzie z Black Friday? Czy zostanie Black Friday? Bo słuchajcie, mnie szczerze powiedziawszy irytuje taka sytuacja, kiedy idę do sieciówki bieliźnianej, potrzebuję kupić jedne majtki, a pani mówi, ale będzie pani, niech pani kupi cztery, a piątą pani będzie miała. Ja mówię, proszę pani, ale nie potrzebuję pięć, potrzebuję jedną, więc no to gdzieś każdy powinien zaczynać od siebie i dobre szkolenie marketingu, musi zdradzić, co to za marka. No bo co, bo to jest w ogóle problem galopującej konsumpcji i nie da się ich zatrzymać mówieniem, nie kupuj tego, postaw na jakość, tak, zainwestuj w trend. Tak? No ale nie macie wrażenia, że teraz właśnie przez to, co się dzieje, jakby ludzie stwierdzili, ja widzę to po sobie, ograniczyłam garderobę, pozbyłam się 10 toreb IKEA i nagle stwierdziłam, że w połowie w ogóle rzeczach nie chodzę i to były rzeczy, z którymi wcześniej się nie mogłam rozstać, bo nie miałam w ogóle czasu, żeby się nad tym zastanawiać, a teraz może ludzie będą mieli więcej czasu, siedząc w domu. Jako szefowa, wiesz, magazynu Vogue, nie jesteś do końca, przyznaj, reprezentant, wiesz, cywna dla narodu całego. Nie, no ja wiem, tylko jakby siedzisz w domu i nagle się okazuje, tak, że nie korzystasz po prostu z części rzeczy i tak najbardziej to wszystko, co się dzieje, godzi w projektantów, którzy zajmują się modą wyjściową i wieczorową, a najlepiej ma się casual. I to jest jakby, to jest pytanie, jeżeli te wszystkie wyjścia do pięknych różnych miejsc, różnych festiwali, oper, nie opery zostają ograniczone, to nagle okazuje się, że sukienka, którą miałaś sprzed roku, jest jak najbardziej, nie ma wesel, co w Polsce jest zawsze największą imprezą, prawda, wiosenno-letnią. Nie ma... Ciągnie sprzedaż. Ale to no, też trzeba to wziąć na siebie, no bo to jednak prasa czy w ogóle media wmówiły kobietom, że nie można się dwa razy pokazywać w tym samym ubraniu. Bardziej celebrytki niż prasa, mam wrażenie. No, to dotyczyło celebrytek, ale to prasa je ocenia, czy tam media je oceniały, niestety. Media, no, tak. Więc tu... I te biedne celebrytki po prostu wydawały fortunę, tak? Albo się, nie wiem, tam poniżały, błagając o projektantów w gratisie, wiesz, ale słuchajcie, jest, ja pamiętam teraz... bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy Dominika Kulczyk bardzo otwarcie mówiła o tym, że ona jedną sukienkę wkłada na kilka wyjść. I wtedy to było takie bardzo niepopularne. To było z 5 albo 7 lat temu. Naprawdę bardzo, bardzo dawno. Przecież teraz Tomek Ossoliński całkiem niedawno zrobił taką akcję, że właśnie wyciąganie sukienek z archiwum i że to jest bardzo cool i super, że aktorki mogą włożyć sukienkę Tomka sprzed, nie wiem, kilku sezonów. Czyli mądra inwestycja jednak, wracamy do tego. Ja bym się bardzo cieszyła, gdyby wszystkie rozpoznawalne osoby, opiniotwórcze w Polsce i celebrytki inwestowały w super rzeczy, które potem mogłyby nosić. I mnie trochę denerwuje, na przykład, nie wiem, kupię sobie droższą rzecz, na którą bardzo się cieszę i potem się okazuje, że ona właśnie za chwilę, za dwa tygodnie jest minus 70, minus 50 i jest ogólnie dostępna. A i właśnie jest to. I ja z nią chodzę. A po roku w Lidlu. A po roku w Lidlu, tak. No. Dobrze, właśnie. Słuchajcie. Made in Poland. Super temat.
gdzie napiję wody. Made in Poland. Nie wiem, dlaczego Agnieszka od Ciebie sobie zapisałam ten temat. Bo to jest Agnieszki temat. Zazdroszczę, bo na do niego nie wpadłem, a w sumie że o tym mi mówię od jakiegoś czasu ostatnio. Oczywiście. A to było z myślą o Tobie przygotowane. Mi włosy wypadłem. Tak, bo temat jest taki, skąd nagle ten szał na Made in Poland, co 15 lat temu było takie obciach. A jakie 15? Nie? 2010 to jest przecież polska szara dresówka. No tak, ale że my... Ale mówimy, że 2015 Made in Poland jeszcze, wiesz, że to jest... Że w Polsce to jakiś jest... Obciach. Tak. Wtedy był to obciach, a teraz jest... No ale właśnie, ja chciałam tylko ustalić, kiedy to przestało być obciachem? Moim zdaniem nie przestało być obciachem, w ogóle się o tym nie mówi. Mnie boli jedno, że nie mówi się o kuluarach. W Polsce szyją wszyscy najlepsi. Od Izabel Marant przez Erminę Gildozenia, Max Mara, Hugo Boss. Nie, mamy najlepsze zaplecze. Nie, ale myślę, że w tej chwili no to marki jednak wykorzystują reklamowo w to Made in Poland. Że ale to jest stworzone przez markę. Pomylimy dwa wątki, w sensie, że te marki nigdy się nie szczyciły tym, że szyją w Polsce, bo w Polsce jakby to zaplecze było zawsze dosyć tanie. My o tym nie mówiliśmy, bo nie można było o tym mówić, ponieważ szwajnie o tym nie mówiły. A tak naprawdę było to obciachem. A teraz nie chodziło zupełnie o inny temat. Chodziło mi o to, że w końcu polskie marki chcą się pokazać jako polskie marki szyte w Polsce. I że to jest nobilitacja. Że to jest cool. Tak. Nawet nie to, że cool, ale że to jest oznaką dobrej jakości. Ale że to jest cool. To... Jakiegoś takiego odpowiedzialnego podejścia, tak. Ale też tak naprawdę wyższej jakości. Tak, i ten fenomen się wziął raz z tego, że naród trochę jednak się wyedukował, czy my pomogliśmy w tym tak w połowie, a druga połowa to jest jakieś takie trochę, takie ludowe wierzenia. I teraz tak, wyedukował się, bo wie, że Made in Poland oznacza produkt lokalny, czyli nie wiem, wiesz, nie ma już tego transportu z Azji, tych tankowców, samolotów i tak myślą dalej. Myślą o tym, moim zdaniem o tym myślą o tym oraz, że dajemy pracę ludziom w Polsce. Ale te ludowe wierzenia są takie, że jest świetna jakość, bez przesady, tak samo dobra może być w Chinach. Dwa, że płace są lepsze, bo godne warunki. No to Grażyna Latos pokazała w serii swoich artykułów, jak potworne są warunki w wielu polskich szwalniach, szyjących także dla tych światowych marek, ale także i dla polskich. Jakie tam jest jeszcze elementy? A, że opłacani są lepiej niż te biedne bengalki, też guzik, prawda? Panie dostają najniższą krajową jeszcze pod stołem i to jeszcze jakby będą miłe i jak pozwolą się zamknąć na płótkę w fabryce i się spuści psy. Do tego stopnia, to są warunki w Polsce też niektóre, nie? Ale z kolei, szycie w Polsce jest o tyle lepsze, że łatwo można skontrolować takie fabryki, łatwo można użyć kary. Jest to utrudnione w Azji, zwłaszcza w Bangladeszu czy w Birmie. Często jest to nie do końca niemożliwe. Bywa, nie? Mhm. Natomiast tematem jest tutaj ta jakość. Czy ona rzeczywiście jest dużo lepsza? Właśnie nie. Ubrania samego? Ale wiecie dlaczego nie jest? Bo te szwalnie, które szyją dla tych marek światowych, no one generalnie no nie dopuszczają, albo w niewielkim stopniu dopuszczają polskie marki. No one też szyją dla polskich marek. To bardziej jest kwestia złożona, no bo szwalnia to nie jest, to jest tylko proces zszywania. Końcowy, tak. To jest też przygotowanie konstrukcji i to jest pewnie jeszcze ciągle bardzo różne. Ale ja bym się nie zgodziła, bo jednak moim zdaniem, znaczy jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, że w tej chwili dobrze marketingowo brzmi Made in Poland. A ja naprawdę, no już jestem bardzo stara, to pamiętam też czasy, kiedy trzeba było pisać Made in Italy. No tak, i wszystkie marki takie popularne wymawiało się, czy Gino Rossi, czy Vichen, pamiętam, że wszyscy mieli wątpliwości. Vichen, tak. I, no było wielkie zaskoczenie, jak doszło imię przed nazwiskiem. Tak, ale na przykład to, co zrobiła Zosia Chylak, że usunęła imię swoje Zofia Chylak, zostawiła Chylak i Made in Poland jest na każdej torebce i dziewczyny, które chodzą za granicą, tak naprawdę zrobiła z tego swój znak rozpoznawczy, no ta torebka jest sygnowana. O ten mechanizm. Że oczywiście backstage tam jest bardzo różny, ale w tej chwili to jest element, który możesz wykorzystać marketingowo. Ale co, bo także idziemy na fali w ogóle zainteresowania naszą częścią Europy? Co się zaczęło? Tak, mówić, to Rosja, też, tak. Demna, Wetmont, Gosza Radzyński. Tak. Nie? Tak. I to, że niby to coś się tak dzieje, bo jesteśmy tak, emanujemy jakimś takim... Inni jesteśmy. Trochę złem, takimi drocholami, takimi... Taksówkarzami. Lekkim nazizm. Jednak był moment, kiedy pisało się dużo o Polsce, kiedy tak. Był to ciekawy kraj pod względem podróży, historii, kultury. Ale coś tam było intrygującego. Nowy, nazywało się Warszawa Nowym Berlinem. Bo już tak, bo już w Amsterdamie wszyscy na weekend byli po prostu, tak. Nie? W Krakowie jeszcze nie. Nie, no ale jest taka agencja WGSN się nazywa i oni
byli bardzo zainteresowani Europą Środkowo-Wschodnią i to, co Michał mówi, zgadza się. Ja w poprzednim magazynie miałam spotkanie z panią, która przyleciała i zaczęłam opowiadać o tym, dlaczego się interesuje jakby tą częścią Europy i co. No i zaczęłam pokazywać kamizelki i taksówkarze i takie rybackie i jakby wśród publiczności samych dziennikarzy nikogo to nie zdziwiło, bo u nas wszyscy tak wyglądają gdzieś tam na ulicy, a pani była po prostu oszołomiona, bo stwierdziła, że jeżeli ten trend przyjmie się w Paryżu, u nas się nie musi przyjmować, bo jest na ulicach. Więc troszeczkę tutaj było takie właśnie lekkie nieporozumienie, ale też się bardzo dużo pozytywnego zmieniło jakby w Warszawie i tak dalej, więc mam wrażenie, że Warszawa na przykład i Polska zaczęły być atrakcyjne i to nie tylko chodzi o modę, tylko ludzie zaczęli się interesować modą, bo tu jest w miarę dla nich blisko, tanio i to jest jakoś tam dostępne. No. Dobrze, Michał, powiedziałeś o tym, że to Made in Poland, że w Polsce jest łatwiej skontrolować właśnie tę ścieżkę od momentu projektowania, szycia i tak dalej, że może być bardziej to podejście zrównoważone, bardziej skontrolowalne. Użyłam jakiegoś słowa, które nie jest polskie, ale czy rzeczywiście tak jest? Ja słuchajcie, oglądałam przerażający reportaż we włoskiej telewizji. No, u nas niestety brakuje i myślę, że długo nie będzie takich reportaży, które właśnie odsłaniają kulisy mody i pokazują, jak trudno, rzeczywiście szyjąc w Chinach, w Azji, jak trudno jest skontrolować ten łańcuch od projektowania, od w ogóle robienia, produkowania materiałów, w jakich warunkach te materiały są robione, że ci Chińczycy są gołe stopy brodzą w chemikaliach, że nie mają maseczek, że nie wiadomo, w jakich są farbach te materiały farbowane, więc a osoba, która zleca to i kupuje, no, ma etykietę firmy Sustainable, więc czy w Polsce jesteśmy w stanie to skontrolować, skoro no, jest mniejsza rynek? Teraz będzie na to czas. Do Łodzi jest 120 km, a nie 11 tysięcy. No w teorii jesteśmy w stanie, oczywiście, no to jest po prostu łatwiej, nie? Nie musisz prosić iluś tam pośredników i jeszcze pokonywać bariery językowe, kulturowe i tak dalej. Ale to się w ogóle w Azji już zmieniło i to już nie są takie sytuacje, że jakieś potworne zakłady rozpadające się i tam z tych gniazdek elektrycznych, tam czymś się jakiś tam dym wydobywa, tak za chwilę to się wszystko zawali, jak niestety zdarzało się, bo te wszystkie bieda fabryki albo po prostu naprawdę się spaliły niestety, albo zostały przejęte przez Chińczyków, zmodernizowane. Jakby to trochę już tam, szkoda na to pieniędzy, nie muszą nam to pozwolić, żeby zostawiać takie zakłady w takich krzyci, bo to się nie opłaca, po prostu wchodzą z kapitałem, remontują, bo burzą, stawiają od nowa i tak dalej. Oczywiście zarobki są nadal tragiczne. No ja też widziałam takie zestawienie firm, które nie odebrały swojego towaru z Bangladeszu, w związku z tym zostawiły tam jakąś potworną ilość nędzeń, pozostawiły w jakichś milionach. No i niestety jedna z polskich firm jest na trzecim miejscu po prostu w tym. Więc to. Która? No, też byłam w szoku, że to były tak duże zamówienia. Ale to muszę sprawdzić. A widzisz? Generalnie 1/10 nie odebrali. W ogóle na pewno Bangladesz stracił 1/10 wszystkich zamówień. A to jest istotne, bo ten kraj to jest 90% bodajże, to jest. Wszystkich pieniędzy z eksportu to są ubrania. Słuchajcie, czy moda, Agnieszki temat, czy moda poza sezonami, poza trendami jest naszą przyszłością pozakryzysową? No właśnie, to jest właściwie pytanie. To są właściwie moje pytania do Was. Masz samą odpowiadać. Ja świetnie Cię urządziłam. Nie wiem, bo to jest z jednej strony myślę sobie, że może tak, może właśnie to, co mówiłyśmy, że już nie będziemy tak szybko wyprzedawać i tak dalej, ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest mechanizm, który pozwoli modzie rentownie się utrzymywać, bo to jeśli jednak, znaczy fajnie by było, gdyby kobiety mogły kupić 10 rzeczy ze względu ekologicznego i nosić je przez całe życie. Był taki projektant Zohar się go nazywał, w latach 90., który miał taki pomysł na pewnym etapie swojej kariery, że stwierdził, że kobieta potrzebuje tylko jednej czarnej walizki, w której jest 10 czy 12 rzeczy i to jest wszystko, co ona może nosić, co ją ubiera po prostu na wszystkie okazje. Ale nie wiem, czy to jest mechanizm, który pozwoli się utrzymać ekonomicznie. Czy jeżeli naprawdę wszyscy będziemy tak wspaniale dojrzali, i takimi wyrobionymi konsumentami i będziemy tak to ograniczać, to czy to się ekonomicznie zepnie?
To jest tak, że właśnie, że wytrzymają tylko ci naprawdę, naprawdę najwięksi konglomeraty typu Kering czy Louis Vuitton i Ania, albo lokalne marki. Ania, ja się bardziej boję, że wytrzymają najtańsi. Najtańsi. I właśnie serio mówicie? Tak, mówimy serio, bo... Ale słuchajcie, no, z naszego polskiego podwórka, oczywiście ja w czasie pandemii dzwoniłam do projektantów, pytałam, co u Was, i jeden z młodych projektantów powiedział, wiesz, no, paradoksalnie u nas dobrze, dlatego że przed pandemią nie było najlepiej i ta pandemia tak naprawdę mało nam zmieniła, więc w tej swojej takiej mało mikro przedsiębiorczości, to no, gdzieś tam w tym szaleństwie jest metoda. Tak, no, byłem biedny, jestem na nadal biedny po prostu, więc u mnie po staremu nie jest gorzej. Młodzi ludzie, więc no mają jeszcze czas na to, żeby się, że tak powiem, dorobić, ale to mnie zaskoczyłyście, że właśnie, że ci wielcy nie przetrwają i że to będzie... Może nie to, że nie przetrwają, po prostu zmieni się jakiś taki model też projektowania i myślenia o tych kolekcjach. To, co powiedziałam, ograniczona liczba sylwetek, inne rzeczy na pokazach, mniej ekstrawaganckie, nie wiem, no tego typu podejście do tej jakości, ale to już jest taki po prostu szablon, że będziemy przywiązywać wagę do jakości, do tego, żeby rzeczy były bardziej użyteczne. Tylko wiecie, to hasło kupuj mniej, ale lepszych rzeczy, to patrzyłam, że to w 70-tych latach już. Jak pojawił się w 74 kryzys, to też było wyciągnięte to hasło. Oczywiście potem w tym kryzysie, potem w 2009 również. No i co zawsze następuje? Minimalizm w modzie, pojawia się wspaniała Phoebe Philo-Sylwie. Tak, teraz, która ma zaraz wyjść ze swoją marką. No i to tak dojeżdża do 2015, kiedy wyskakuje Aleksandra Michele ze swoją estetyką romantycznego, ekstrawaganckiego nadmiaru. Akurat on miał z czego schodzić tutaj, musiał spuścić stronę. Ale słuchajcie, jak ale nigdy właśnie, do końca nie wiesz, czy jest jego, a co od babci wziął. No ale ja to szanuję. Ale czy myślicie, oczywiście, że ta estetyka taka właśnie Alessandro Michele barokowo-bajkowa, ja sądziłam, że to pociągnie kilka sezonów, a jednak zobaczcie, jest sobie, cały czas działa, funkcjonuje. No jest, i ma się jest fajnie, ma się ścian. Azja to kocha. No właśnie, a dlaczego myślicie, że nadal jest miejsce na tego typu no barok, barokowość w modzie? Bo to daje ludziom, przynosi ich w ogóle w inną rzeczywistość. No, ubrania pozwalają ci kreować jakiś lepszy świat i szczególnie ono bardzo dużo klientów w Azji. Ja uwielbiam ostatni pokaz. Znaczy to jest w ogóle coś niesamowitego. To się jakby Gucci nadaje na w ogóle osobny show talk, czy tam cokolwiek. Ale nie, no jest to jakby niesamowite. Koło mody. Nie, jest to niesamowita marka i ja myślę, że on jako jeden z pierwszych, bo tutaj mówiliśmy o Drisie, o innych markach, natomiast on miał faktycznie 80 kilka sylwetek na pokazie. Te rzeczy były totalnie przegięte, połowa w ogóle nie wchodziło do... Potem handluje głównie akcesoriami, innymi rzeczami, więc tutaj naprawdę było z czego przycinać. Ale ja się tak zastanawiam, czy jednak to nie będzie tak, że nie da się już sprzedawać tego t-shirtu z logiem Gucci za, nie wiem, 1500, 1600 zł, ile to kosztuje? Myślę, że ciągle się znajdą na to chętni. Ale na przykład, no to też jeszcze wrócę do tego kryzysu z tego 2010, no bo ja nie wiem, czy to jest prawda, no ale słyszałam taką plotkę z amerykańskiego Pliku, że w czasie tego kryzysu oczywiście oni nadal mieli klientki na Birkin Bag, tylko że klientki nie wychodziły z tymi krzykliwymi, pomarańczowymi torbami papierowymi, tylko brązowymi, dużymi zakupami. Może to jest plotka, ale to pokazuje mechanizm, że tak naprawdę w pewnym momencie przestaje być okej, epatowanie bogactwem, tak, taką zamożnością, że w momencie, kiedy jest kryzys, jest pewne takie stężenie w społeczeństwie, to jednak tego nie wypada robić. Więc myślę, że takie... Ta logomania, ona też zejdzie w tej chwili. Zejdzie i wyjdą raczej te marki, które stawiają taką prostotę. Dobrze, ale to tak, co myślicie? Oczywiście ja spłycam, ale myślicie, że no, tak jak mówisz, no w kryzysie byłoby tak w złym tonie, tak się odwalić i pójść Mokotowską na szpilach 15-centymetrowych. Zwłaszcza, że nie wiadomo, co na tej Mokotowskiej zostanie za chwilę. No właśnie. Zawsze jest przegryź. Ja trzymam kciuki. Tak, no zawsze jest przegryź. Możesz do przegrycia na mielone na przykład. Trzymam wegańskie. Trzymam kciuki oczywiście za to, żeby te biznesy się udały, ale ja myślę, że generalnie przetrwa każdy z sektorów, a przetrwają wiarygodni, że przetrwa luksus, bo są odbiorcy nadal na luksus, chociaż on notuje spadki i przetrwa taki premium, gdzie naprawdę możesz mieć piękny płaszcz wełniany, on nie musi kosztować 500 tysięcy złotych, tylko możesz kosztować
3000 zł czy 4 i przetrwają też sieciówki, bo też będą potrzebowali tanich ubrań. Istotna jest wiarygodność. No i ludzie zobaczą, czy naprawdę ci projektanci, którzy te t-shirty sprzedają za 1500, które nie są warte, mówmy się, 100, mówię o tych światowych, to trochę naprawdę nie wyciągają kasy, nie? Czy ci nasi polscy właśnie, którzy tak opowiadają o tym made in Poland, tym się okazuje China, Bangladesz i tak dalej, czy też są godni zaufania. Te wszystkie takie różne, takie przekrętasy, takie bazarowe klimaty z lat 90. właśnie rodem, myślę, że one przysporzą firmom jednak dużo kłopotu, że to się w ogóle zmieni trochę konsument. Trochę nie mamy cierpliwości, trochę skończyło nam się, jakby mamy mniejszy kredyt zaufania, jesteśmy podejrzliwi i nie dajemy się teraz robić w konia, bo sami trochę też kurczę straciliśmy, nie wiemy, co będzie zaraz. Nie? Ale wiecie co, nadal jest coś takiego, że no, Polacy nie są wyedukowani. Nie są. No nie są, to jest największy problem. Ale w takim sensie, słuchajcie, że no, ja patrzę na Włochów, no bo jak wiecie, no, mam w domu jednego i często bywam w swoim drugim domu. Włosi czytają etykiety produktów spożywczych po prostu z uporem maniaka. A co to jest? A gdzie to jest zrobione? A kto to produkował? A ma to jakieś konserwanty? Nie ma konserwantów? Tak, ale Włosi też wydają najwięcej kasy ze wszystkich narodów na produkty spożywcze. Tak, a to u nas nadal jeszcze konsument. Ale nie wiedzą jak to robić. Kochają wino, dobre jedzenie, modę. Oni się potrafią tym bawić, więc sobie sprawdzają, bo chcą po cenę. No dobrze, a teraz ubrania. A konsument w Polsce, no ja czasami wpuszczam w kanał panie ekspedientki, pytam, a z czego to jest zrobione? Pani mówi, no z satyny. Ja mówię, to znaczy? No satyna to jest słowo klucz na poliester. A ktoś, kto nie jest wyedukowany, satyna myśli jedwab, bo tak jest przełożenie. No, więc... ale to ekspedientki, czy, bo ja znam takie projektantki, które nie wiedzą. Właśnie chciałam to. No, ja tak pytam, a ten płaszcz, to i tak dotykam, no bo jestem przetrenowany w arytonie, jak tam jeździłem po tych fabrykach. Tak, 100% wełny. Mówię, nie, to jest jakiś poliester. Nie, no więc ja dawaj za tę metkę, oczywiście poliester, tam zmieszamy. A one, że no, bo to inaczej to by się formy nie trzymało. To musi być coś sztucznego zawsze. No to słuchajcie, to wyedukowanie. Dokładnie. Moim zdaniem nie wiedziały do końca, co ty mają. Ty się musiałeś podciągnąć. Kłamczuchy po prostu. To jest modne też w polskim razie. Albo, słuchajcie, no tak jak z plisami. Plisa dobrze nie pójdzie na jedwabiu. Plisa musi być zrobiona na przynajmniej częściowym poliestrze, ale no, trzeba taką wiedzę mieć. Słuchajcie, kochani, co tu jeszcze? Patrzę, co tutaj po prostu... O, Karla, zmiana rozkładu pokazów mody. A to już mówiliśmy o tym. Mówiliśmy. No, tak, mówiliśmy. No, już mówiliśmy o Londynie. Myślę, że tak, bo zobaczymy, co dalej się będzie działo. Na razie no i co z tym wrześniem? Będą te pokazy mody? No raczej nie. No raczej nie, bo jeżeli Gucci, Saint Laurent i inne kluczowe marki powiedziały, że się wyłamują z głównego harmonogramu, to raczej przejdzie to do online'u, ale to tak jak stwierdziliśmy, zobaczymy, może do września uda im się coś. Chociaż wyłamało się już Dolce & Gabbana i podobno w lipcu ma być pokaz, ale oni zawsze jadą pod prąd. Teraz jest taka zabawna sytuacja z ostatniego Fashion Weeka przed pandemią. Zrobili pokaz w Mediolanie, na który zamiast dziennikarzy zaprosili wszystkich użytkowników TikToka, którzy mieli bardzo dużo. Więc ja z Filipem byliśmy trochę tak zaskoczeni, bo tak naprawdę ten TikTok się teraz gdzieś tam w ciągu pół roku przebił i to jest ich nowy klient i gość na pokazie. Więc... Ja też myślę, że marki pójdą w jakiś rodzaj prezentacji, w jakieś bardziej takie wydarzenie kameralne, zaproszeni goście, może oni się po prostu można będzie dużo osób będzie mogło ich odwiedzić w ciągu jednego lub dwóch dni. Myślę, że to jest jakaś taka forma w najbliższym czasie, no i pewnie jakiś rozwój tego online'u. I też to jest tańsze, trzeba o tym powiedzieć i bardziej eko, niezależnie od produkowania samej kolekcji, bo o tym się nie mówi, tak nie wypada mówić, ale organizacja samego pokazu, postawienie tej scenografii, zatrudnienie ludzi i tak dalej, no jakby wiemy, że jest bardzo efektowna i to super wygląda, ale czasami no nie jest to bardzo ekologiczne. Cały sztab węglowy tych wszystkich ludzi, którzy... No o tym tak. Którzy przyjechali, którzy tam przemierzają. Tak. Słuchajcie, temat jeszcze jeden, czy bo tutaj Michał jest takim mocnym orędownikiem nieużywania futer, widzenie, niezabijania zwierząt. Czy myślicie, że pandemia pomoże w tym trendzie rezygnacji z futer, czy nie? Michał. Co nie, Karla? No ja wiem, że nie. Michał. Ja bym bardzo chciał, że tak.
Ale to moim zdaniem nie pandemia, tylko ocieplenie, jakby zmiany klimatyczne. To jest jakby jedyna rzecz. Ale nie, to chodzi o to, że pandemia, zwierzęta przenoszą gdzieś tam minuty, nietoperze i tak dalej, że... Nie, że normalnie ludzie... Co ma nietoperz do futra? Słuchaj. Nie, no, zwierzę. Ja myślę, że jednak tak, że jednak ta dyskusja o zwierzętach, o targach zwierząt, o całej takiej etyce podchodzenia do tej sprawy może przysporzyć się... Pomoże, na pewno nie przeszkodzi. Może pomóc w skróceniu czasu, kiedy to się skończy. Powiem. Bo ja też wierzę, że to nie... Ja sama widzę, jak moje podejście do tej sprawy. Znaczy, nasza świadomość, Agnieszka, jest zupełnie inna, a moim zdaniem to bardziej właśnie zmiany klimatyczne i to, że tak naprawdę w tym futrze nie będziesz miała kiedy i gdzie wyjść, bo w ogóle nie jest zimno. To jest bardziej. Oj, moje drogie, w Rzymie potrafią panie w maju, w cienkiej po prostu letniej sukience i na to futro. Tutaj byśmy się trochę zgrzały, ale chciałam powiedzieć, że na przykład rynek futrzarski i kuśnierzy we Włoszech ma się bardzo dobrze. Jest tam organizacja, która blisko współpracuje z markami takimi jak Fendi i no to, co się dzieje pod pokazami Fendi, to jest masakra, oni tam robią duży performance, natomiast nikt sobie z tego nic nie robi. No to, co się dzieje na pokazach Fendi, to jest masakra, ale pod pokazami. Ale wiesz, nie, ja myślę, że w ogóle sama pandemia w sumie niewiele zmieni. No właśnie. Natomiast wszystko mocno, pewne trendy przyspieszy, te, które już się działy, to będzie akceleratora. Tak. Nie powinno się używać słów zatrudnionych, tak, których się nie potrafi wymówić do końca. Właśnie, więc przyspieszy pewne rzeczy i jak to już od dawna przecież, z jednej strony ludzie nie chcą, bo z roku na rok wzrasta odsetek ankietowanych, którzy są przeciwni futrom. Z drugiej strony coraz więcej domów mody, prawda? Trudno teraz, znaczy, jeszcze może nie, to ja się zagalopowałem, ale prestiżowych marek, które już nie robią futer, jest mnóstwo. No jest kilka też kluczowych. No jest kilka kluczowych, ale tam myślę, że prędzej czy później PETA sobie z nimi poradzi i po prostu w ogóle... Zwłaszcza ma nowe pokolenie w ogóle, no lubi zwierzęta i to jest niepotrzebne. Ludzie, bo to chyba w Kalifornii jest tak, że jest już zakaz całkowity i to jest chyba w ciągu 2 lat musi się kompletnie... A to jest zakaz, to nie tylko hodowania zwierząt i farm, tylko w ogóle sprzedawania. To będzie nielegalne. To jest nielegalne. To będzie nielegalne. Poza tym luksus już się utożsamia z czymś innym trochę. Nie? To masz prawda. Fajne buty jest sportowe i to jest luksus. Masz jakieś w ogóle rzeczy z nowoczesnych tkanin, syntetycznych, te wszystkie współprace zwane kolaboracjami, to jest jakby szał na to, a nie, że... Limitowana. A nie, limited, tak. A nie, że futro. To futro tak. Zatem się zastanawiam, może właśnie czas na takie wyedukowanie, że no, bogatych Francuzów, czy Włochów, czy w ogóle bogatych ludzi za granicą, no, porozmawiają się pewnymi kodami. Mogą mieć hawajanasy, krótkie spodenki, biały t-shirt, to poznajesz po prostu po zegarku, po dobrym zegarku, że po sposobie zachowania, wypowiadania się, to jest jakby luksus. No, nie musi być to wszystko oblepione logotypami od początku do końca. Agnieszka się uśmiecha. No bo powiedziałaś, że poznaje się po zegarku. Ja naprawdę staram się uciekać od takich etykiet, bo to właśnie... Ja myślę, że to jest bardzo różnie. To znaczy już w ogóle jest tak, że część ludzi zamożnych w ogóle nie chce w żaden sposób epatować i nie chce uczestniczyć też w tej konsumpcji. Może też dlatego, że jest rynek podróg bardzo, o tym warto też powiedzieć, że nagle takie marki, które do tej pory były uważane za luksusowe, niedostępne i niszowe, tak jak na przykład Hermes w Polsce, jak się pojawił, tutaj były kolejki i tak dalej, natomiast nagle jak wchodzisz na Allegro, czy gdziekolwiek indziej, wszystkich tych, okazuje się, że tego jest mnóstwo i te panie, które na to stać, może niekoniecznie chcą mieć torebkę, którą ma dziewczyna, znaczy rozumiecie, o co mi chodzi, że jest taki po prostu konflikt wizerunkowy. A ten zegarek był przysłowiowy, oczywiście, wiesz o czym mówię, że to jakby no, nie musisz mieć na sobie tony, tylko to pewno dyskretne. W Polsce to jest długo. Ale mi się wydaje, że to się już bardzo zmieniło i że już w tej chwili jest tak, że też już Polki i tak wcale nie potrzebują się oblepiać etykietami. Oj tak, myślisz? Że... No, ja myślę. Tak? Ja oczywiście, ja mam coś takiego, że z jednej strony mówimy o tym, że właśnie jest coraz więcej świadomych osób, francuska klientka jakby szuka marki, której nikt nie ma, a nie tej, że tej Eatback, ale tak naprawdę z drugiej strony jak się wchodzi potem do butiku i rozmawia o tym, co się sprzedaje z paniami, to właśnie się okazuje, że sprzedaje się tam 3 modele toreb, 2 modele butów i tyle, więc to jest pewnie jeszcze trzeba tego poszukać. Poza tym wiecie, to wiadomo, że nie należy patrzeć do tyłu, bo się rozwijamy, trzeba patrzeć do przodu, ale ja pamiętam Włochy sprzed 15 nawet lat, że no wchodzisz do butiku z dobrą bielizną La Perla, tam sprzedaje starszy pan po 70, sprzedaje jego syn i sprzedaje jego wnuczek. Czyli utrzymują się z jednego sklepu
o trzy rodziny. No, to jest piękne. To jest piękne. Ja uważam, że to może być najfajniejsze teraz też, jeżeli chodzi o taki po prostu zakupy jako doświadczenie. Widać, że personel stał się milszy, może się bardziej wyedukuje, teraz może będzie czas na to, ale że jakby takie zakupy w realu, bo wszystko jest dostępne online i to może przyjść następnego dnia pod drzwi, a jednak wyjście do butiku i nawet sam fakt, że będzie ograniczona liczba ludzi, nagle staje się pewnego rodzaju doświadczeniem i ja teraz wiem, że po prostu część sklepów, butików zadba o to, żeby to dla nas było po prostu miłe i unikatowe przeżycie. No zobaczcie, rzeczona Zosia Chylak i jej współlokatorka Zuzka Kuczyńska Le Petit Trou, no po prostu świetnie sobie radzą dziewczyny. Na świecie są rozpoznawalne. Pójście do ich butiku to jest czysta przyjemność i no jakby nie robią, nie mają sieciówek, nie starają się rozbudowywać sieci sprzedaży na całą Polskę. Oczywiście są w zagranicznych sklepach, takich jak Net-a-Porter, ale są to sklepy online. Agnieszka się uśmiecha. No nie, ja tak naprawdę, no to wspaniale, no to jest, tylko kibicuję polskim markom, które podbijają świat, bo myślę, że to jednak jest droga do tego, żeby zdobyć jakąś niezależność i budować no, jakąś szersze grono odbiorców, bo to pewnie trochę jak z muzyką, której dzisiaj już wspominaliśmy, że jeśli się jest nawet bardzo niszowym artystą, ale światowego formatu, to to daje, no po prostu można z tego żyć i można sobie coś na tym budować. No pewnie zostawanie tylko w jednym kraju i budowanie tutaj jest dużo trudniejsze. Trzeba jakoś to inaczej sobie poszukać tego wtedy. Słuchajcie, jak patrzymy w przyszłość? Ostatnie już tutaj minuty. Michał. O Boże. Trochę się martwię, że to wszystko wróci, wiesz, do punktu wyjścia, bo już nie mam siły chodzić na te wszystkie prezdeje, pokazy, imprezy i tak dalej. Sobie myślę, że genialna wymówka była. Ale myślę, że też to widzę, to, że nawet, wiesz, jak takie, jakieś takie, przepraszam, no nie, takie durne te portaliki, które cały są wypełnione treściami typu 5 najmodniejszych stand-upów na sezon, nie? Albo jaką jesteś torebką, zaczynają tam gdzieś no, te... Pod SEO to jest. Tak, to wszystko jest pod SEO, po prostu, wiesz, zęby bolą, to jest tak skonstruowane, ale już się starają, zaczynają jednak coś pisać o tej jakości, o tej produkcji, wiesz, o tych zwierzątkach właśnie. A nie dlatego, że to jest hot? O umiar i tak dalej. No bo nie, no bo zauważyli też, że trochę takie na miejscu jest w kółko, na pieprzać o tych, wiesz, na samej konsumpcji i jakby co to jest imperatyw, kup, musisz, nie? Wygląda, wiesz, jak Victoria Beckham, ale za 20 zł. Teraz widziałem na jednym portalu, mamy dla was 30 najpiękniejszych par butów na lato, ceny już od 35 zł chyba? Muszę Jezus, sprawdzić. Latem nie u was akurat, nie u was. Tak. Co, jak patrzymy w przyszłość? Ja powiedziałam na samym początku, że ja patrzę, uważam, że wyciągniemy z tego wnioski i odrobimy pracę domową. Michał uważa inaczej, ja uważam, że teraz było tyle czasu, wszyscy zwolnili, nawet my w redakcji, jak zaczęliśmy rozmawiać na temat, na który wcześniej nie było czasu, bo 3-tygodniowy tryb zsyłki jakby nie pozwalał na to, żeby przeanalizować pewne rzeczy, a teraz po prostu był czas na to, żeby się zatrzymać i tyle, będzie Agnieszka. Lepiej. Ja też patrzę optymistycznie, ale mi tam brakuje wychodzenia na pokazy. No nie, mi też, to ja o tym to nie mówię, bo to Michał jest rodzynkiem. I widzę, że kobietom też bardzo brakuje wychodzenia do sklepów. Ja widziałam w sobotę jakoś, mimo że był długi weekend i było właściwie pusto w Warszawie, widziałam kolejkę na Koszykowej pod jednym butikiem. Dziewczyn, które czekały, żeby wejść i mieć tą przyjemność skupowania, więc... Ale może taką fajną rzeczą, która się wydarzy, będzie to na przykład, że w Warszawie my nie mamy ulicy, która jest pełna butików. W sensie była Mokotowska, to już Michał o tym wspominał. Natomiast te galerie handlowe i spędzanie tam czasu i to wszystko, to po prostu też ludzie nagle okazało się, że jak przestały być te niedziele pracujące, to zaczął być problem. Co robić z sobą w niedzielę? Ja tak naprawdę, ja do galerii handlowej, no tak jak czasami coś potrzebujemy my w pracy, no to musisz się pojawić, ale pojawiasz się w innych godzinach niż inni ludzie. Ja nie wyobrażam sobie, żeby spędzać tam niedzielę. A to, co powiedziałam wcześniej, że jednak te zakupy powinny być przyjemnością. Można spotkać osobę, która za tym stoi, nawet porozmawiać nie z ekspedientką, tylko faktycznie porozmawiać, z czego to jest zrobione i tak dalej, i tak dalej. To by było super, gdyby była taka ulica, gdyby była taka opcja, żeby się spotkać, takiej ulicy nie ma i może to doprowadzić do tego, że ta Mokotowska jakoś się na przykład postawi na nogi i faktycznie wszyscy pójdą po rozum do głowy, że potrzebujemy takiego miejsca, żeby ta moda była bardziej intymna, kameralna, mniej rozbuchana i dla nas, taka dla ludzi.
A propos tych galerii handlowych, może to też, że tak długo były zamknięte, trochę pozwoliło ludziom poszukać jakichś innych rzeczy, które można robić, nie wiem, związane z kulturą, tak, sportem, byciem na zewnątrz, spędzaniem czasu w jakiś inny sposób. To myślę, że jest super. Ile tam potrzeba, żeby wyrobić nowy nawyk? 6 tygodni? Tak, to akurat. Słuchajcie, moi drodzy, nasz czas się kończy. Tutaj spróbuję zobaczyć jeszcze, bo tu bardzo jest dużo komentarzy. Włosi są bogaci w wielu rzeczach, ale system socjalny daje dużo do myślenia. To na temat. W Kopenhagen jest trend na charity shops, tak zwany bohema style. Luksusowa kobieta jest mądra i empatyczna. Bardzo interesująca dyskusja. Wielkie brawa, kochani. Bardzo Wam dziękuję. Ten live będzie zapisany na moim IGTV. Tutaj Karla próbowała mi tym sznureczkiem pomagać. Koło Mody, Insta Talk Show. Moimi gośćmi byli Karla Gruszecka, dyrektor Mody Vogue Polska, Agnieszka Ścibior, stylistka, dyrektor kreatywna i ostatnio producentka filmowa. No i Michał Zaczyński, rodzynek, bloger i dziennikarz mody. No i ja, kochani, Anna Puślecka, bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj musiałam tutaj, ale przyznam, że towarzystwo było bardzo zdyscyplinowane i no nie musiałam tutaj przerywać, także bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Będę się starała tutaj mniej więcej raz w miesiącu zwoływać koło mody. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.